Czy tak przynajmniej wyliczyłem, nie? Tyle mogę. Tutaj powiem tak, w ciemno Hetman C8, no bo inaczej to przegrywamy. Później na B7 i wieżę zgarnąć manem. No coś tu ma, to nie widzę, muszę powiedzieć. No nie wiem, no bo jak dam mu szacha na C8, B7, on przez E6 na E5 nawet ucieka.
Nawet wieczniaka tutaj póki co nie widzę. A dobra, może wieczniaka jednak widzę, bo on C8, król F7, hetman B7, król E6. A6. W sumie jak wieczniaka to łatwiej hetman C8. No pytanie, czy to remis mnie pytają, czy nie? Kurde, co za chore pozycje dzisiaj na dobranoc. Nie będę mógł zasnąć.
No nie wiem, powiem tak. Po Hetman C8, Król F7, Hetman B7, Król E6. Liczyłem Hetman C8, liczyłem Hetman C6, liczyłem Hetman A6. Liczyłem wieża E2. Nigdzie tego wieczniaka nie widzę, więc coś mi tu umknęło. Co się dzieje w ogóle? Nie, no to kosmos jakiś, bo po Hetman C8, Król F7, Hetman B7, Król E6, Hetman C8, Król E5, Hetman E8, Król F5, wieża D5, Hetman D5, Hetman H5, Król E6, Hetman E8, Król D6, Hetman D8, Król E5 i nara. Nie no. Kto to projektował to zadanie?
Moment, 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 bo coś mi zaświtało. W sensie, gdyby hetman C8, król F7, hetman B7, król E6, hetman C6, goniec D6, hetman C8, król E5, hetman E8, król F5 tutaj było problemem. A wtedy hetman C6 i po prostu związanie. On musi obronić i z powrotem. O dobra, to już jest postęp, jest progres. A hetman C8, król F7, hetman B7, król E6, hetman C8, C6, król E5 od razu. Tutaj jeszcze myślę. No kurde, wiem, że tu gdzieś jakiś motyw jest ukryty, ale za nic nie widzę, dziada.
No kurde, żeby nie ten goniec, to wtedy ładnie się wszystko zgadza, ale za nic nie jestem w stanie wykombinować takiej sytuacji, żeby ten goniec musiał króla zasłaniać. No po prostu chyba wszystko, co już mogłem tu wyliczyć, to wyliczyłem, no.
Wydaje mi się, że jedyne co daje tu szansę na remis to jest hetman c8, król f7, hetman b7, król e6, hetman c6, król e5, wieża e2. Król w tą stronę nie może, bo wieża d2, tylko zaś mnie to król f5 zacięło. I za nic nie jestem w stanie wyliczyć, czy coś tam dalej mam. Nie, no autentycznie nie widzę żadnego progresu. Doliczyłem do tego król f5 i no moje obliczenia wskazują na to, że zaś się delikwent tam chowa po prostu. Jak już pójdzie na f5, to już jest koniec pieśni.
Albo gdzieś tu jest jakieś po prostu ciche wtrącenie, czy co? Nie no, nie widzę, nic nie widzę, no.
Jeszcze mi przyszedł do głowy taki pomysł, żeby hetman C8, król F7, hetman B7, król E6, hetman C8, król E5 i wtedy wieża E2. To król D4 liczę, co jak w tą stronę ucieknie. No powiem tak, to jest jedyny wariant, w którym forsownie nie przegrywam, także to już mi się podoba. No ale nie, no nie widzę. No idzie królem na D4 i co ja zrobię? No nic nie zrobię. No hetman A6, ten hetman D3 się obroni. O kurde, wygląda to dobrze.
Ale tak jakoś na 100% to ja przekonany nie jestem co do tego. Aczkolwiek co już miałem wypatrzeć, to raczej wypatrzyłem. Zajrzyjmy się dla pewności. No nie, no nie, żaden nowy pomysł mi nie wpadł do głowy. Ok. Tak, i tutaj byłem. To Hetman A6 się podoba. Ale się rozejrzyjmy. Bo póki co bezpośrednio mi niczym nie grozi. Znaczy no, poza zbiciem wieży, ale to taka mała groźba. Nie, no tutaj może. Znaczy, bo kurde, metodą eliminacji mi pasuje, ale tak obiektywnie to nie widzę wariantu. Po wieża D2, przeciwnik może królem pójść na C3. To jest już autentyczny koniec pieśni. Po. Czym? A, po hetman A6 przeciwnik może hetman D3. Mimo naprawdę szczerych chęci nic tutaj nie widzę. Bo wisi mi hetman, wisi mi wieża, nie? Próbowałem jeszcze hetman E6. A wtedy już król C3. Koniec. Więc jedynym ruchem, który ja widzę, żeby on mi na C3 nie uciekł, sensownym, to jest wieża E3. No hetman D1 szach. Wtedy król G2. Nie bardzo widzę, jak on się ma rozwiązywać. A ja swoje groźby mam. G4 też. No dobra, po to jest metoda eliminacji, żeby z niej korzystać, nie? Beznadziejne jest to zadanie. To po prostu najbardziej idiotyczne zadanie, jakie rozwiązywałem na tych taktykach. No po prostu absurd jakiś. Ten wariant to ja widziałem chyba już z pół godziny temu, nie? Z pół godziny temu to widziałem, ale po prostu na 100% nie byłem pewien. To znaczy, szedłem metodą eliminacji, co nie? Czyli. Wybierałem kandydaty, bo wszystko musiało być z szachami i patrzyłem, które działa, które nie działa, nie? Znaczy, nie, patrzyłem, które nie działa i w ten sposób eliminowałem po kolei, no ale nie, no kosmos jakiś, po prostu jakiś kosmos, no. Zadanie o rankingu 3586. Procent rozwiązań 63.
beka, bo dostałem jeszcze bonus za szybkość 70%. Nie wiem, co to znaczy, ale. Dlaczego po Hetman E8 nie wrócił król F7? Bo nie dawałem Hetman. Pewnie Hetman C8. Znaczy, bo wtedy też Hetman B7 i powtarzam posunięcia. To wieczny szach by był, nie? Ale. Nie, to jest po prostu tragedia jakaś, nie? Ja myślę, że niestety. O, ty Tomek. A jednak dałem radę.